Przyjechaliśmy się pożegnać z niektórymi na mieście, kurde, z którymi się tutaj zaprzyjaźniliśmy, bo już jutro wynajmujemy auto i jedziemy w trasę. To jest bardzo daleko, 1000 kilometrów. Taka trasa przed nami. Dorota eksperymentuje tutaj z jakimiś dziwnymi kulkami, które wyglądają jakby były... Idziemy zobaczyć, co robi Majerski. Chcecie zobaczyć, co robi Majerski? Patrzcie na to. Tu się zamknął. Tu się zamknął pan Majerski. Wchodź, bo z zimno leci. Jezu, gorąco tu jest. Zamknij. Szczelnie. Pan Majerski się tu grzeje. No, widzieliście? Pan Majerski sobie relaksuje się w saunie, a ja wybieram inny relaks. Mój relaks jest taki. Basenowy. Jest okej. Siema, prace nad kolejnymi odcinkami trwają, a tutaj dzisiaj kanapa rozłożona na podłodze i przed telewizorem i oglądanko telewizora i bajek, tak? Kurczę, dzień do 13 zleciał po prostu tak i właśnie idę już po samochód. Idę po samochód, bo wynajmujemy dzisiaj ten samochód. Wieczorem się pakujemy i rano ruszamy w drogę, jedziemy Tajlandią. Całą w dół, przez całą Tajlandię praktycznie na Phuket. Także trasa dość długa, bo około 1000 km, czyli to tak jak mniej więcej z Polski do Chorwacji, to teraz mamy tyle z Pattaji na Phuket, tam gdzie jedziemy, więc trasę dzielimy na pół, ale to wszystko będzie w dalszej części odcinków. Także zapraszam do oglądania tego i kolejnych odcinków, a tymczasem idę pożyczyć samochód. Na szczęście wypożyczalnia, do której się udaje, nie znajduje się daleko od Olympusa, jakieś około 10 minut drogi. Więc zbudka pieszo, do wypożyczalni biorę auto i wracam do domu. A teraz, kiedy zaczął się high season, to wypożyczenie takiego auta na miesiąc kosztuje, a przy zaokrągleniu 20 tysięcy batów, czyli 2,5 tysiąca złotych. No, 2,5 tysiąca złotych wypożyczenie auta na miesiąc. Dość sporo. No, ale nie mamy w tej chwili paszportów, no bo czekamy, aż wrócą z biura imigracyjnego, bo wyrabiają się nam nowe wizy, no to nawet nie mamy możliwości lecieć na Phuket samolotem, no bo do samolotu potrzebny jest paszport. No, taka Toyota Vios nie należy do najmniejszych aut, bo to też trzeba zaznaczyć, że taki Nissan jest tańszy, taka Toyota dużo droższa, a taki Vios średnie autko, no to 20 koła, nie? 20 koła teraz w high seasonie, tak normalnie jest trochę taniej. Kolejni nowi obywatele z Rosji wprowadzają się do Olympusa. No a ja idę zgłosić nasz jutrzejszy checkout. Idę właśnie to zgłosić, żeby przyszli rano. Trzeba spisać liczniki, trzeba zapłacić za wodę, za prąd. No takie są dodatkowe opłaty.
Kurde, jakaś pogoda taka fajna, wieje, wiaterek. A jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że za każdym razem jak wchodzę do tej windy, teraz po tym pająku, taka dziwna schiza normalnie, że ten pająk tam ciągle jest, albo że siedzi jeszcze co gorsza w windzie, idzie nagle, drzwi windy się zamykają, a ty jesteś w tej windzie razem z tym pająkiem i wow! Chore. Jedna rzecz się kończy, druga się zaczyna. Czyli wynająłem samochód, ale muszę oddać skuter. Właśnie przyjechała pani, idę oddać jej kluczyki, skuter, dokumenty, depozyty, srytytyty, pozałatwiać jeszcze sprawy, kaski schować do samochodu i tak dalej, przygotować się do wyjazdu. No taki dzień dzisiaj, tylko załatwianie, jak nie jedną, to drugie. Okej, trzeba się pożegnać, schować kaski i oddać skuterek. No trudno. Ogólnie 6 walizek do tego samochodu, kaski, jakieś jeszcze inne pierdoły. Na pewno nie będzie łatwo się pomieścić, no ale jakoś trzeba będzie to ogarnąć. No, temat ze skuterem załatwiony. Na szczęście pan przejrzał cały dookoła. Wszystko zgrało, wszystko pasowało, nic nie zniszczone, depozyt oddany, także polecam. Polecam tą firmę, w której byłem. Nie jestem w stanie wam tego polecić, bo nie mam za bardzo żadnych danych oprócz numeru telefonu, ale ogólnie nigdy nie miałem z nikim problemu, gdzie pożyczałem, czy samochód, czy skuter, czy coś. Zawsze wszystko jakoś tak było dobrze. Zawsze było dobrze. Nigdy mi nie robił problemów, kiedy zwracałem sprzęty. Dzisiaj też nikt nie stwarzał żadnych problemów. Wszystko pięknie, ładnie, gładko, także jest dobrze. Kurczę, najgorzej, jak ktoś ma ochotę coś zjeść, ale totalnie nie wie co i tak chodzi, szuka i sam nie wie czego zjeść. No i tak właśnie idę przejść jeszcze tutaj po ulicy, bo coś bym zjadł, jest godzina 18, nie jadłem żadnej kolacji, praktycznie tylko śniadanie, takie trochę później i coś na coś mam ochotę, ale totalnie nie wiem na co. Dajcie znać, co dzisiaj jecie na kolację, może następnym razem skorzystam z waszych podpowiedzi. Wziąłem jakiś kawałek świnki z grilla, zobaczymy co to będzie. Opiernikom, ale się tutaj nazbierało tych walizek, a to dopiero połowa. Nie no, ile to jest? 4, jeszcze 2. Nie wiem, jak my się załadujemy do tego małego autka. 4, tu jest 5. Tu jest 5? 3? O, to ja liczyć nie umiem. 3, 4, 5. O jacie, to na szczęście tylko jeszcze jedna. No dobra, kurde. Idziemy spróbować sadzić ze 2, chociaż czy się do bagażnika zmieszczą, czy nie wiem, gdzie one będą jechać. Na przyczepce z tyłu chyba. Kurde, bagażnik bardzo pojemny. Kask. 2 kaski, 3 duże walizki, 2/3, tu walizka i tu jeszcze jedna walizka wejdzie, tu wejdzie 3, 4, 5 walizek do bagażnika, 3 kaski, buty, ja pierdziele, taki niby mały bagażnik, a taki pojemny, że się nie spodziewałem, no mega. Co Dorka, jak się będzie jechać? Właśnie chyba słabo. Słabo? Nie, elegancko. A czemu się... W sensie, że tam, w tą stronę. A, że w tą stronę, że z prawej strony. A, no. Ale jako auto to chyba spoko, co? Damy. Toyota jak Toyota. No właśnie. Do naszego Mercedesa nie ma co porównywać, no ale... No. Ale jest okej. Okay. No i dobra. Nawet nie ma ruszania fotela. Co nie ma? Nie ma ruszania fotela. A. Dobra. Wszystko jest. Toyota, gotowa w trasę. Patrzcie, ile skuterów stoi, ale zgadnijcie, gdzie one, pod czym one stoją. Patrzcie na to, taka kafejka internetowa, jak kiedyś w Polsce były. W Polsce też były takie kafejki, ale kurde, chyba z 20 lat temu, gdzie przychodziło się, korzystało z internetu, grało, czy tam coś po prostu robiło się na internecie, właśnie w kafejce. Kurde, czasami szło się na wagary w szkole i kurde, szło się do kafejki i spędzało tam przed komputerem pół dnia. No, a tutaj właśnie widzę, że jest to jeszcze dopiero co popularne, bo są takie kafejki, przychodzą ludzie, no i korzystają. No, taka ciekawostka, kurde. Dajcie znać w komentarzach, czy ktoś z was korzystał z takich kafejek kiedyś internetowych, jak były jeszcze popularne w Polsce i w ogóle jak były. Bo na dzień dzisiejszy już chyba takie kafejki nie funkcjonują w Polsce, no nie wiem, ale chyba nie. Ja nie wiem, ja nie widziałem, nie słyszałem, gdzieś już z takimi nie spotkałem, a chyba już nie funkcjonują.